za 4 miesiące wybory parlamentarne, które zdecydują, w jakiej Polsce będziemy mieszkać, w jakiej Polsce będziemy żyć. To będzie wybór cywilizacyjny, nie tylko polityczny. Czy będzie to Polska otwarta, tolerancyjna, europejska, samorządowa, czy wprost przeciwnie, autorytarna, zamknięta na świat i ksenofobiczna. Dlatego tak ważne jest to, by spotykać się z ludźmi, by spotykać się z wyborcami, by mówić o ich problemach, ale również przedstawiać propozycje, które Koalicja Obywatelska, które Platforma Obywatelska ma do zaproponowania. Zarówno dla seniorów, dla samorządów, jak i dla przedsiębiorców. Przypominam, że pierwsze spotkanie właśnie tu, w Bolesławcu, było poświęcone kwestiom problemów samorządowców, kwestiom problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka. Na spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm, zarówno tych małych, średnich, mikro, jak i tych dużych. Spotkanie było bardzo dynamiczne, spotkanie było bardzo żywe. Rozmawialiśmy nie tylko o tych wskaźnikach, które nas wszystkich przerażają. Przypominam, że zadłużenie Polski w ciągu ostatnich 8 lat wzrosło dwukrotnie, z 900 miliardów do 2 bilionów złotych. Przypominam, że 40% polskiego budżetu jest zupełnie poza kontrolą parlamentu, że mamy najgorsze wskaźniki, jeżeli chodzi o dzietność, od 1945 roku, a więc rodzi się najmniej dzieci w historii Polski, a najwięcej ludzi umiera, że mamy bardzo wiele zmian w legislacji, które zamiast pomagać, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, bardzo tym przedsiębiorcom życie utrudniają. Dlatego konsultowaliśmy propozycje Platformy Obywatelskiej, szerzej Koalicji Obywatelskiej, dotyczące na przykład podatku kasowego, na przykład płacenia chorobowego już od pierwszego dnia, a nie dopiero od 33, jak to wygląda dzisiaj, o wydłużonym vacatio legis, o likwidacji urzędów skarbowych, o zmianach, jeżeli chodzi o samorząd gospodarczy, o zmianach, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. To wszystko było przedmiotem dzisiaj bardzo takiej żywej, ożywionej debaty, gdzie przedsiębiorcy przedstawiali swoje propozycje, swoje sugestie, swoje uwagi, i w ten sposób my korygowaliśmy te propozycje, które już przedstawiliśmy, czy które za chwilę przedstawiać będziemy. Przypominam, że dzisiaj odbywa się spotkanie pana premiera, pana przewodniczącego Donalda Tuska w Kłodzku, na gościnnej ziemi dolnośląskiej, a jutro we Wrocławiu wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, gdzie będziemy podsumowywać te kilkadziesiąt spotkań, które równocześnie, równolegle na całej ziemi dolnośląskiej się odbywają. I właśnie również tu w Bolesławcu.